cenimy i doceniamy piłkarzy, którzy charakteryzują się szczególnymi umiejętnościami driblingu. W podanych przez naszych gości typach znajdują się m.in. niespełniony Mirosław Okoński, Leo Messi czy Diego Maradona. Brak umiejętności piłkarze próbują nadrobić pokazami aktorskimi. Włosi są prawdziwymi mistrzami w wymuszaniu kartek czy rzutów karnych. Furtok i Koniarek niczym Flip i Flap współpracowali na boisku w uzyskaniu korzyści dla drużyny. Słynny z aktorskich popisów jest też Luis Suarez, a patrzący przez ręce Sergio Busquets w meczu z Interem zapadł kibicom mocno w pamięć. Posłuchajmy, co o dryblerskich i aktorskich umiejętnościach piłkarzy sądzą nasi goście. Najlepszy aktor. Nie no, piłkarz przede wszystkim powinien być sportowcem, bo sport to prawda. No było kilku aktorów, którzy... No zresztą każdy piłkarz powinien być aktorem, bo wiadomo, że gra się przed publicznością. Ja oczywiście o sobie mogę powiedzieć, że niejednokrotnie byłem w bardzo słabej formie, ale musiałem grać, musiałem pokazywać przed przeciwnikiem, że no, ja wiedziałem, że ja się trzęsę. No nie mogę, dzisiaj będę słabo grał, natomiast jak była jakaś piłka, to ja się starałem tą piłkę tak nonszalancko łapać, żeby pokazać, że ja mimo wszystko, ach, co to, przestańcie strzelać, no bo czasami się to udawało i dawali się na to nabrać napastnicy czy przeciwnicy? Do każdy mecz prawie jest taki piłkarz, bo teraz właśnie to jest ten problem, że piłkę nożną idzie bardzo szybko, te sędzia są zawsze więcej, ale jest dosyć trudno ocenić bardzo szybko sytuacja i to są zawodowcy, już znają wszystkie triki do taki kontekst, kiedy trochę są zmęczone, albo kiedy muszą się regenerować, albo kiedy muszą coś symulować, odzyskać karnego, albo faul, wykorzystują to. Najlepszy aktor na boisku, no na pewno David Beckham, który nawet jak piłka mu leci na głowę, najpierw poprawi fryzurę, a potem dopiero zagra głową, bo wie, że w telewizji musi ładnie wyglądać. Natomiast no też wiemy, że jakby częścią chociażby futbolu włoskiego to jest aktorzenie, to jest udawanie, to jest prowokacja, to jest czasami, nie wiem, przewrócenie się, zakrycie twarzy rękami bez faulu rywala, tylko po to, żeby sędzia zareagował, żeby kogoś wyrzucił. O, któryś z Włochów. To była nowa fala włoskiego filmu. Potrafili płakać, pokazać te swoje gesty, perke, przepraszać, nie wiem, szlochać, a robili swoje. No Włosi to są chyba tacy mistrzowie aktorstwa, tak mi się wydaje. Najlepszy aktor, ponieważ domyślam się, że wszyscy pewnie będą mówić o Sergio Busquetsie i tym słynnym jego patrzeniu przez palce w meczu Ligi Mistrzów z Interem. Zapewne wszyscy powiedzą, że Sergio Busquets po jakiejś tam dawnej scenie z meczu z Milanem, natomiast ja tam do końca bym się akurat z tym nie zgodził. Nie uważam, że to był zawodnik, który specjalnie wyolbrzymia. Znaczy inaczej, czasami wyolbrzymia skutki rzeczywistych fauli, natomiast to nie jest zawodnik, który udaje faule, których w ogóle nie było, tak mi się wydaje. Albo o Luisie Suarezie, który zasłużenie jest nazywany takim najsłynniejszym aktorem może współczesnym wśród kibiców. No, byli różni, prawda? Ja tutaj mogę w tej chwili ich mało jest. Kiedyś więcej było tych aktorów. Do nich też się zaliczył Maradona, prawda? Gdzie czasami faulowano go, ale też umiał udawać. Taki przykład mogę z niego dać właśnie. Ale jakiegoś takiego nie mam ulubieńca, chociaż w polskiej ze swego czasu była taka para napastników GKS Katowice, Furtok, Koniarek, więc oni nabierali sędziów w polu karnym. Robili to naprawdę fantastycznie. Bieg na pewnej szybkości, potem złączone nogi i hop. Jak sędzia niedoświadczony to pokazywał na jedenastkę. Padali jak muchy, jak to mówił nieoceniony Wid Żelazko, Padolino. Styl Padolino i dlatego kiedy patrzę dzisiaj na kogoś, kto tak udaje, to... Ale dzisiaj jest ciężko, dzisiaj za to żółta kartka, za symulowanie takich rzeczy, no sędziowie nie żartują. A są też tacy aktorzy, którzy ładnie się przewracają. Ja najbardziej pamiętam Jana Furtoka, wielokrotnego reprezentanta Polski, świetnego piłkarza, który tak naturalnie kopał się prawą nogą w lewą nogę, że wydawało się, że to przeciwnik kopnął, a on kopał sam siebie i sędziowie dyktowali rzuty karne.
Pewnie tutaj wszyscy mieliby problem, czy to jest Eric Cantona, czy Winnie Jones. Jeden ma 20 ról na pełnym ekranie, trochę większych, drugi chyba 60, trochę mniejszych, ale obaj robią karierę, żyją z tego całkiem dobrze. Ale ja chcę powiedzieć o oscarowej roli piłkarza, który mnie tym strasznie mi złamał serce tym swoim zachowaniem. Rivaldo na mundialu w Brazylii, przepraszam, na mundialu w Japonii i Korei w 2002 roku, gdzie Brazylia została mistrzem świata i mecz z Turcją, której się kibicowało, bo to imponowało, jak Turcy zdołali dotrzeć aż do półfinału mundialu, w jakim pięknym stylu. Grają z wielką Brazylią, która była wielkim faworytem i zawodnik podaje Rivaldo może za mocno trochę piłkę stojącemu za linią boczną, żeby wykonać rzut rożny. No i oczywiście trafił go gdzieś tam w rękę, w biodro. Ten łapie się za twarz, zwija się po prostu w bólach. Wszystko po to, żeby wykartkować rywala dla faceta tej klasy. Już pomijam jego wcześniejsze dokonania, który za chwilę miał sięgnąć po tytuł mistrza świata. To było takie no, żenujące i chociaż już minęło ile? 11 lat, no to cały czas to aktorzenie mu pamiętam i nie mogę darować. No dzisiaj niestety ci sędziowie zaczęli oszukiwać, bo dużo decyzji podejmują jakby niezgodnie z regulaminem, ponieważ regulamin mówi o tym, że trzeba podejmować decyzję, a nie czekać na powtórkę wideo. Natomiast jak dzisiaj zobaczymy skomunikowanych sędziów tymi słuchaweczkami, no bo oni się komunikują, to jest na najwyższym poziomie główny, asystenci, techniczny, jeden jeszcze oglądający to na wideo i już takich złapałem ostatnio ze 3 razy, że wyrzucali z boiska dopiero po tym, jak się ukazuje pierwsza powtórka, że rzeczywiście był faul. Wtedy sędzia czeka, przedłuża ten moment wyciągnięcia kartki i dopiero prawdopodobnie dostaje informację na słuchawkę i daje czerwoną kartkę. Także no w tej chwili jest coraz ciężej, bo są kamery i jest system komunikacji między sędziami. Kiedyś tego nie było. Dzisiaj ten sędzia, który lepiej widzi, mówi przez mikrofon do swojego kolegi. Udaje, nie daje się nabrać, bo z mojej pozycji widać, że on udawał. Ja jestem jednak zawsze za tym, żeby błąd jednak był częścią historii futbolu. Bo o czym się dyskutuje w gruncie rzeczy po latach? O kontrowersjach, o błędach, o złamanej poprzeczce, o tym, czy piłka była za linią bramkową, czy nie. O tym, czy był faul, który w konsekwencji decydował o jakimś trofeum, czy nie było tego faulu. A kolejna jakby historia to jest taka, że uważam, że powinien być na każdym poziomie taki sam dostęp do przepisów i do zasad. Jeśli miałby być system kamer i 6 sędziów czy 7 na poziomie Champions League, to tak samo bym oczekiwał, że będzie taki sam jakby system rozstrzygania o różnych historiach na poziomie trampkarzy czy juniorów, bo dla takiego chłopaczka 6-7 lat nieprawidłowo zdobyty gol albo nieuznana bramka to też jest koniec świata. Tak jak dla tych gigantów to jest koniec świata i miliony euro, tak dla malca no też jakaś kontrowersja czasami mogłaby być końcem świata, więc zaraz by te dzieci 6-7-letnie pytały, no dlaczego miałaby kamera, zapis wideo rozstrzygać na najwyższym poziomie, a nie ma rozstrzygać u nas w rywalizacji trampkarzy. Dla nas to jest najważniejszy mecz, nie ten w telewizji. Także no, zostawmy to jak jest, bo widzimy, że jednak te ostatnie historie nawet sędziami liniowymi to jakby kompletnie nie zmieniły ilości błędów, powiem więcej. Uważam, że poprzez obecność sędziów liniowych to asystenci są mniej skoncentrowani i zrzucają jakby część obowiązków właśnie na tych liniowych i jakby nie zauważają tego, co dzieje się w polu karnym. A natomiast innych to sobie za bardzo nie przypominam, ale było takich różnych, to myśmy ich nazywali aktorzy spalonego teatru, o tak żeśmy ich nazywali. I ci nam czasami, no można było się z nich śmiać, bo rzeczywiście udawali, że są faulowani, a się okazuje, że tak nie jest. Więc z aktorów bym wymienił może Di Maria z Realu Madryt, z polskiej ligi kiedyś Radowicza, może Kucharczyka. Teraz Mariusz Stępiński rośnie na takiego aktora. Być może będzie lepszym aktorem niż piłkarzem. Natomiast jeśli chodzi o takie aktorstwo, które jest zauważalne w piłce, to są rzuty karne. To są ci, którzy sami sobie podstawiają nogę.
przewracają się oczywiście w starciu z przeciwnikiem i oczywiście są nieżywi. Nieżywi do momentu, kiedy sędzia nie wskaże wapna. Jak tylko wskaże wapno, od razu ożywiają i niejednokrotnie strzelają. U nas takim aktorem był na pewno Marek Koniarek. Oczywiście ja mówię w dobrym tego słowa znaczeniu. No jeśli dawali się sędziowie nabrać, piłka nożna jest grą, umówmy się, błędów i to nie tylko błędów zawodników, ale i błędów sędziów. I to jest skalkulowane. Osobiście nie znam Marka Koniarka. Nie miałem nigdy możliwości jego oglądania na boisku. Z tego względu, że gdyż byłem za granicą, prawda? Więc ten okres jego kariery jako wspaniałego zawodnika to znam, prawda? Ale nie miałem go okazji poznać i nie widziałem go często na boisku. Także nie znam jego, jak to się mówi, sposobu aktorstwa na meczu piłkarskim. Był Wiesiek Wraga. No, najlepszy to był chyba Marek Koniarek, na którym bardzo dużo sędziowie odgwizdali tych rzutów karnych. Dryblerów było wielu. Od Garinczy. Garincza. Świetny Garincza, prawy skrzydłowy reprezentacji Brazylii. Za najsłynniejszego chodzi Garincha, tak? Jedna krótsza noga. Natomiast mam ten problem, że go w życiu nie widziałem na boisku. Jedynie od nim przeczytałem, że uprawiał seks z kozą, co trochę mnie jakby zniechęca do tego zawodnika. Jakiego widziałem? Mirosław Okoński. To niespełniona nadzieja, bo mimo że u schyłku lat 70. i przełomu 80. nieprawdopodobnie zdolny, ale nie mający szczęścia do gry w reprezentacji, nie zagrał w żadnych finałach Mistrzostw Świata, mógł zagrać w trzech, w 78, 82, nawet w 86. Niesamowity. Kiedyś pojechałem, widziałem taki mecz Okoński, Lech grał ze Śląskiem, Wrocław grał w Lechu i grał na Żmudę, słynnego Władysława Żmudę, jednego z najlepszych stoperów na świecie. Jak on go pokręcił, jak on go powiązał, ja nie wiem, czy to Władek do dziś się z tego rozsupłał, ale patrzyłem na to z niedowierzaniem. Mając 19 lat, robił to fantastycznie. No, myślę, że to talent na miarę brazylijskich geniuszy dryblingu. A w Polsce na pewno Mirosław Okoński, który no, takie sztuczki potrafił z piłką robić, że obrońcy czasami zgrzytali zębami i byli bezradni. Ale ja chcę wyróżnić innego wielkiego dryblera naszych czasów, czyli Ronaldinho, bo to była taka mieszanka żywych, czystych piłkarskich emocji. Brazylijczyk, taka energia na boisku. Ta słynna legenda o tym, że on ćwiczył te dryblingi grając z psem, bo jak już grał w piłkę na boisku, powoli się koledzy wykruszali, powoli już się robiło ciemno, wszyscy szli do domu, a jemu jeszcze było mało, więc on dryblował z psem. Oczywiście pies niszczył mu te piłki, więc on nauczył się tej kontroli, tych zwodów, tych wszystkich jako dzieciak z psem. Piękna historia, a potem mogliśmy to oglądać na boisku. No, te dynamiczne dryblingi, czasem zbędne, czasem nie zawsze z nich coś dobrego wynikało dla drużyny, ale jak to się oglądało? Cudownie i szkoda. Szkoda, że coraz rzadziej. Ronaldinho był bajeczny. I jeszcze kilku młodszych na czele z Messi, natomiast wydaje mi się, że... Także mogę wymienić Messiego, bo to jest jednak cudowny zawodnik, świetny dribler. Najsłynniejszy dribler, no to naszych czasów pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, Leo Messi. Pamiętamy, jak kiedyś zestawiono jego gola, co prawda strzelonego dla Barcelony w lidze ze słynną bramką Diego Maradony w meczu z Anglią, tą nie ręką, tylko tą słynną, gdzie obaj mniej więcej w podobny sposób przedryblowali. Natomiast jeśli chodzi o efektywność dryblingu, czyli mijanie zawodników nie w sposób najbardziej popisowy, ale po prostu zostawianie ich za plecami, no to jednak Leo Messi. Oczywiście niezmiernie od lat i chyba długo komukolwiek będzie go przebić, to jest dla mnie Diego Maradona. Porównywało się go często do Pele, nigdy nie
Nie byłem tego zdania, uważałem, że Maradona jest zdecydowanie lepszym piłkarzem od Pele. Chociaż z racji tego, że obrońcy w jego czasów grali bardziej brutalnie, nawet brutalnie niż grają dzisiaj, ponieważ w pewnym momencie właśnie między innymi przez to, że Maradona tak dobrze dryblował i tak często był faulowany, zostały wprowadzone zmiany w przepisach, żółte kartki sędziowie wyciągali zupełnie częściej za faul z tyłu, była już czerwona kartka, jakiś tego nie było, także on swoimi dryblingami wprowadzał w osłupienie kibiców i w przerażenie przeciwnika, także myślę, że to najlepszy dribbler w historii piłki. Maradona tak. Najsłynniejszy dribbler to właściwie jest jeden, ale w dwóch wcieleniach, czyli Diego Armando Maradona i Leo Messi. No to są ludzie, którzy przeprowadzili dwie najpiękniejsze akcje w historii futbolu. Minęli czterech, pięciu piłkarzy, mieli ich na plecach, położyli jeszcze na pupie bramkarza, strzelili do bramki. Lepsi się nie urodzili. Ja chyba nie znam lepszego od Diego Armando Maradony, który dryblował kolejnych zawodników jak tyczki. Dzisiaj tak rozmawiamy sobie często o porównaniach między Messi a Maradoną, to ja twierdzę, że Maradona miał trudniej, miał ciężej, bo jednak po pierwsze były inne przepisy sędziowskie. Dostać kiedyś żółtą kartkę to już była wielka kara indywidualna. Kopali tego Maradonę, pamiętam, Koreańczycy po kościach, to była w zasadzie taka gra na wyniszczenie, na eksterminację Maradony, także on tam mijał po 5-6 zawodników. Pamiętasz też tego gola strzelonego reprezentacji Anglii, kiedy chyba minął 6-7 zawodników na pełnej szybkości od środka boiska i nikt mu tej piłki przyklejonej do stopy nie był w stanie zabrać, także ja tych meczów Maradony w reprezentacji widziałem wiele, w Neapolu też trochę, w Barcelonie i no przyjemnie się patrzyło, bo facet robił z piłką co chciał. Nie wymieniłem go z tego względu, że to był zawodnik, który te driblingi miał, ale nie miał takie może widowiskowe, prawda? One były pokazywane, bo go zmuszało do tego, żeby ten dribling robił. Nie w każdej sytuacji i to robił, można powiedzieć, no zresztą jego słynna bramka na Mistrzostwach Świata we Włoszech, ja pamiętam, gdzie przedryblował z połowy boiska co najmniej 3-4 zawodników, ale mniej mu się to zdarzało jak aktualnym zawodnikom, szczególnie Messiemu, Ronaldo i też mniej się tu zdarzało jak tym właśnie skrzydłowych, o których mówiłem, jak Garęsza, Gento i tym podobnie. Także, ale dryblować też umiał, tak. Maradona, który w meczu z Anglią dwie takie bramki strzelił, pierwszą ręką, a drugą przedryblował zawodników angielskich i strzelił bramkę. No to chyba byli najsłynniejsi tacy driblerzy. Najsłynniejszy dribler? No było ich bardzo, bardzo wielu. George Best. No cóż, dla mnie, powiem być może zaskoczenie, ale takim dla mnie najsłynniejszym driblerem, którego ja widziałem, to był George Best. To był piłkarz fenomenalny, który potrafił z piłką, mówiąc kolokwialnie, nogą potrafił wiązać krawaty. I mijał tych zawodników na pełnej szybkości. Chyba Johan Cruyff był tutaj rzeczywiście najgenialniejszym driblerem. Potrafił minąć pięciu piłkarzy, a chciał to i szóstego. Dla mnie, jak nie mieszkałem daleko od Holandii, to był Johan Cruyff, który był fenomenalnym piłkarzem, bo po prostu on miał taką osobowość, on mógł wygrać te mecze sam. Najsłynniejszy chyba drybler, który, dwóch takich driblerów było, którzy zaistnieli w światowym futbolu, to jest król futbolu Pele. Kilka bramek strzelił z połowy boiska. Prowadził piłkę, mijał przeciwników jak paliki, jakby to było na treningu i strzelił bramkę. Pele myślę, on bardziej od dryblingu lubił taką technikę użytkową, czyli podanie genialne, minięcie z wodem, nadanie piłki takiej rotacji, że piłkarz przeciwnika w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Mnie kiedyś opowiadał nieżyjący już polski świetny zawodnik Andrzej Ziętara, że krył kiedyś Pelego w meczu w Polsce, jak tu Santos przyjechał, słynna drużyna brazylijska i wszystko wiedział o tym Pelem i nie był w stanie nic zrobić, bo Pele robił lekki ruch w prawo, a uciekał w lewo i
no geniusz, ale może nie był geniuszem driblingu, natomiast geniuszem był operowania piłką. No, za moich czasów no, był taki niemiecki, który zawodnik, ja pamiętam, że żeśmy grali taki mecz pożegnalny w 73 roku na stadionie Gelsenkirchen w Niemczech. To był Libuda, był świetny dribler. Och, zawsze jak słyszę słowo dribbler, to przypomina mi się Tomasz Wołek, z którym wiele meczów komentowałem i opowiadał bardzo często o piłkarzach lat 50., 60., że to był znakomity dribbler. Czy taki dribbler jest? No pewnie Denilson mi się wydaje, że to był taki zawodnik, który miał ten dribbling niesamowity i przy swojej szybkości potrafił to wykorzystać, tylko ta cała jego wielka kariera trwała krótko dosyć i dzisiaj Denilson to jest wielkie nazwisko, drogi transfer, natomiast pozostaje pamięć o driblingach, a niekoniecznie o całej wielkiej karierze tego piłkarza. No najsłynniejszy dribbler, ja tutaj w tej chwili mogę w nowoczesnej piłce, tej aktualnej, mogę wymienić Ronaldo, który jest świetnym dribblerem. Był Gento też w Hiszpanii. Było świetnych kiedyś tych skrzydłowych typowych, gdzie ich takim walorem było, czy jakością gry właśnie dribblingi. Zarówno te aktorskie, jak i driblerskie popisy piłkarzy dostarczają kibicom silnych, aczkolwiek skrajnie różnych emocji. Za tydzień porozmawiamy o młodych i zdolnych, czyli o mistrzach wcześniej wypływających na głębokie wody profesjonalnego, seniorskiego futbolu. Zapraszam serdecznie. Ja lubię takich smarkaczy jak kiedyś Włodek Lubański czy jak Wayne Rooney, że mieli po 16 lat i debiutowali w pierwszej reprezentacji swojego kraju i to gdzieś jakby było potwierdzeniem ich nieprzeciętnego talentu. Lubański wspomniany, który miał 16 lat, grał w reprezentacji Polski, debiutował Andrzej Iwan, który nie miał 18 lat. Z innych takich piłkarzy Michael Owen, mój ulubieniec z Liverpoolu, też miał chyba 18 czy 19 lat i już ganiał po boiskach na Mistrzostwach Świata. Lubię. To jest coś takiego, że w Polsce się mówi o piłkarzach, że nie są doświadczeni, a to doświadczenie, które oni nabywają, często polega na tym, żeby nie dryblować, nie szukać trudnych podań, nie uderzać z takich ciężkich pozycji. I jak ten piłkarz, smarkacz początkowy, nabierze całego tego doświadczenia wpajanego przez starszych kolegów, to na koniec robi się taki zupełnie bezbarwny, niejaki i dokładnie taki sam jak cała reszta. Dlatego lubię zawodników takich nieokrzesanych i zawsze mnie boli to, że w Polsce często całą to ich fantazję się gdzieś zabija i są wtłaczani w ramy.